Witajcie w tutorialu dotyczącym użytkowania kamery GoPro Hero 9. Ten materiał przygotowałem w taki sposób, by ułatwić Wam te pierwsze kroki, przygotowanie, setup, ustawienia, po to, żebyście po obejrzeniu materiału mogli już samodzielnie rozpocząć filmowanie czy wykonywanie zdjęć. Ten materiał głównie przeznaczony jest dla osób początkujących, które wcześniej nie miały do czynienia z kamerami GoPro Hero i dla których faktycznie te pierwsze kroki mogą być trudne. Jeżeli chcecie czegoś więcej, poznać trochę moich tipów, takich moich własnych patentów, zachęcam Was także do warsztatu online'owego, który umieszczam w linku poniżej. Ja go cały czas przygotowuję, myślę, że powinien być dostępny już w październiku 2020 roku, a my w tej chwili rozpoczniemy te pierwsze kroki z kamerą GoPro Hero 9. Do dzieła zatem. To, co mamy w tym wydaniu, to m.in. HyperSmooth 3.0, mamy stabilizację w poziomie, mamy ujęcia w rozdzielczości 5K w 30 klatkach na sekundę, sensor o większej rozdzielczości, bo rozdzielczości do 20 megapikseli, oczywiście live streaming i wodoodporna kamera do 10 metrów. Zobaczmy w takim razie, co znajdziemy w samym opakowaniu. Po raz pierwszy producent dostarcza nam kamerę w etui, czyli tak zwanym case'ie. My dzisiaj posługujemy się kamerą w wykonaniu podstawowym, czyli to nie jest ten zestaw specjalny, tylko zestaw podstawowy. Jak popatrzycie, mamy tutaj część dokumentacji, jest kabel USB na USB typu C. Karta pamięci, w zależności od zestawu, jest dostarczana lub nie. Ja zamawiałem na stronie GoPro.com i w rezultacie otrzymałem też ten zestaw razem z kartą pamięci. W zestawie mamy też samą kamerę. Jest kilka elementów potrzebnych do mocowania, o których sobie zaraz powiemy. Patrząc na poszczególne elementy, które znajdziemy w opakowaniu, mamy tutaj śrubę skrzydełkową, mamy klamrę mocującą, samoprzylepne mocowanie, akumulator, kamerę i dodatkowo kabel USB na USB typu C. Zobaczmy teraz w takim razie, w jaki sposób montujemy kamerę GoPro Hero 9. Mamy tutaj, tak jak już w modelu 8, słupki montażowe. One służą nam do mocowania, są rozkładane, składane w zależności od potrzeb, bo mogą być też oczywiście inne mocowania. Rozkładamy słupki montażowe, następnie wprowadzamy te słupki w dane już miejsca na klamry i stosujemy śrubę skrzydełkową. Teraz w zależności od tego, jaki kąt chcemy uzyskać przy rozluźnionej śrubie, jesteśmy w stanie wyregulować sobie dany kąt, a następnie śrubę zacisnąć. Trzeba też pamiętać o tym, żeby śrubę używać z odpowiedniej strony, dlatego że jeżeli zamontujemy z prawej strony, niestety będziemy mieli utrudniony dostęp do drzwiczek. Dlatego dobrze jest zamontować śrubę po tej samej stronie, po której mamy obiektyw. Dostarczone w zestawie mocowanie samoprzylepne służy do montażu kamery na powierzchniach zakrzywionych. Można dokupić sobie też wersję do montażu na powierzchniach płaskich, ale w tym momencie, jeżeli chcemy faktycznie zamontować kamerę na powierzchni zakrzywionej, delikatnie rozluźniamy blokadę, a następnie wprowadzamy całość w ten sposób. Ta gumowa wypustka służy nam do zablokowania klamry mocowania w tym mocowaniu samoprzylepnym, po to, żeby kamera nie wypadła samoczynnie, na przykład podczas szybkich, dynamicznych manewrów. Przede wszystkim z prawej strony kamery mamy drzwiczki montażowe. Te drzwiczki można też usunąć, jeżeli one są przeznaczone do tego, do zdejmowania, do demontażu. W tym momencie będzie nam łatwiej to pokazać. Karta pamięci, akurat tutaj dostarczana jest karta o małej pojemności 32 GB, jeżeli chcecie wykonywać coś więcej, 128 albo 256 GB. Wprowadzamy kartę pamięci tutaj z boku. Jak widać, zanim jeszcze akumulator zamontujemy, w tym momencie karta jest dociśnięta. Jeżeli chcemy ją zdomontować, najlepiej zrobić to paznokciem. Tu faktycznie trzeba mieć trochę sprawniejsze palce, bo nie wszyscy dają sobie z tym radę. I łatwo się pomylić w tym momencie i na przykład zamontować kartę, czy włożyć obok slotu.
Ok, przejdźmy do akumulatora. Najłatwiej akumulator włożyć w ten sposób, że wkładamy go przodem, logo przodem, tak jak obiektyw. Wprowadzamy go tutaj bokiem i dociskamy. Jak widać, nie ma on blokady, czyli jeżeli jest taka sytuacja, że usuniemy drzwiczki montażowe, akumulator może nam faktycznie wylecieć. Nie jest to zbyt korzystne rozwiązanie. Było ono już uskutecznione w 8 i to samo jest w 9, dlatego drzwiczki są nam niezbędne. A co za tym idzie? Niestety ładowanie zewnętrzne musi odbywać się przy drzwiczkach. Czasami można dokupić takie akcesoria od trzecich dostawców, które umożliwiają nam ładowanie, czyli mają tutaj faktycznie taką przestrzeń na to, żeby wprowadzić wtyczkę o USB typu C. Przejdźmy teraz do ładowania naszej kamery. Żeby naładować kamerę, otwieramy drzwiczki i teraz wprowadzamy przewód USB typu C do slotu. To jest jedyny slot, jaki posiada kamera. Możemy ładować poprzez komputer, to będzie najwolniejsza forma ładowania, ale też można poprzez powerbank czy ładowarkę sieciową, ładowarkę, która już jest wtyczką do sieci elektrycznej. Trzeba pamiętać o tym, żeby źródło ładowania miało 5 V, czyli napięcie 5 V i prąd 1 do 2 A najlepiej. Ładowanie przez komputer jest najdłuższe i trwa około nawet 5 godzin. Ładowanie z powerbanka i z ładowarki sieciowej około 3 godzin. Mniej więcej tak wynosi. Ten akumulator ma większą pojemność, że około 3 godzin trzeba przeznaczyć na ładowanie. Po podpięciu do źródła zasilania następuje ładowanie. W tej chwili ładowanie mamy rozpoczęte. Lampa statusu świeci na czerwono. Także możecie w tym momencie poczekać, aż wasza kamera naładuje się, akumulator będzie pełen. Zastopujcie to wideo i wrócimy do niego po naładowaniu. Po naładowaniu kamery nasze czerwone światło gaśnie. W tym momencie możemy wyciągnąć wtyczkę i trzeba pamiętać o odpowiednim zamykaniu drzwiczek, dlatego że ta kamera jest, jak pamiętacie, wodoodporna do 10 metrów. To jest bardzo ważne, żeby utrzymywać te połączenia tutaj w czystości, żeby nie dostał się też piasek, ale też żeby pamiętać o tym, aby odpowiednio i mocno i prawidłowo domykać same drzwiczki. Słyszymy charakterystyczne kliknięcie przy zamykaniu. Jeżeli już mamy naładowany akumulator, możemy w tym momencie włączyć po raz pierwszy kamerę, pierwsze uruchomienie, następnie sprawdzimy, czy jest aktualizacja firmware'u dostępna. Postaramy się też aktywować tą kamerę. Włączamy ją poprzez jednokrotne naciśnięcie klawisza przycisku Mode i w tym momencie powinniśmy mieć już ekran kontrolny. Wybieramy teraz język, wybieramy angielski, jako że nie mamy tutaj polskiego, jest parę języków, jeżeli ktoś lepiej czuje się na przykład w języku rosyjskim, szwedzkim, portugalskim i tak dalej, może wybrać inny język, ale my wybieramy na tym etapie angielski i następnie wyrażamy zgodę na wszystkie warunki użytkowania kamery, które możemy przeczytać na stronie gopro.com/LIGO. Zgadzamy się z nimi, GPS on, żebyśmy mieli lokalizację i w tym momencie trzeba połączyć się z aplikacją GoPro App, którą możemy znaleźć w App Store albo w sklepie Google i poprzez aplikację jesteśmy w stanie dokonać kolejnych kroków. Przechodzimy w tym momencie do aplikacji GoPro. Jak widzimy, jest już kamera, jeżeli chcemy dodać nową kamerę, plusik. I następnie connect kamera. We found your GoPro, czyli znaleźliśmy twoją kamerę i w tym momencie możemy połączyć się poprzez Bluetooth z samą kamerą. Jak widać, jest możliwość też aktualizacji oprogramowania. Możemy wybrać też nazwę. Ja mam w tym momencie nazwę Rafał Hero 9 Black. Jesteśmy w stanie te wszystkie rzeczy ustalić na tym etapie. I możemy używać już tej aplikacji do kontrolowania naszej kamery. Jeżeli będziesz miał czy miała kłopoty z połączeniem się, zawsze można przejść na dół do preferencji, czyli poprzez przeciągnięcie palcem po ekranie przechodzimy do preferencji i teraz Connections, Connect Device, GoPro App. To jest jedna funkcjonalność, a drugą, którą Ci pokażę w tym momencie, to jest funkcjonalność ustawień fabrycznych, powrotu do ustawień fabrycznych. Przechodzimy do preferencji, a następnie na sam dół mamy reset
I tutaj mamy Factory Reset. To jest taka możliwość, dzięki której kamera wraca do ustawień fabrycznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie odtworzyć te wszystkie kroki, które robiliśmy przed momentem. Przejdźmy teraz do małej wycieczki po menu samego GoPro. Jak widać, mamy dwa ekrany, ale zacznijmy od podstaw. Jeżeli chodzi o tryby, mamy trzy tryby: wideo, foto albo tryb timelapse. I widzimy te tryby tutaj na górze w statusie samej kamery. Możemy przechodzić pomiędzy trybami albo poprzez przyciskanie tego przycisku mode, czyli tryb, timelapse, wideo, foto. To samo możemy zrobić poprzez przeciąganie palcem po ekranie na boki. Jeżeli chodzi o ten dźwięk, który w tej chwili macie i ten dźwięk Was drażni, możemy zawsze go zmienić. Przechodzimy do preferencji i tutaj mamy albo sygnały dźwiękowe aktywne na wyświetlaczu. To jest właśnie ten przycisk nutki. Jeżeli chcemy wyregulować same dźwięki, możemy przejść do preferencji, a następnie general, beep volume i tutaj możemy wybrać albo wysoki, średni albo niski. Zostawmy na tym etapie niski, wracamy do głównego menu. Omówmy teraz w skrócie ekran startowy. Składa się on z kilku elementów podstawowych. W lewym górnym rogu jest miejsce pozostałe na karcie pamięci i zależy ono oczywiście od tego, w jakich rozdzielczościach i klatkarzach filmujemy. To samo dotyczy ujęć zdjęciowych. Jeżeli popatrzycie w wersji fotograficznej, też mamy status i możliwość wykonania danych zdjęć. Możemy wykonać tutaj ponad 999 zdjęć. Wracamy do trybu wideo. Kolejna sprawa to jest oczywiście status foto, wideo czy timelapsy. To jest w środku na górze. Następnie stan naładowania akumulatora, prawa strona na górze. I tutaj te cztery ikony to są ikony skrótów. I te ikony możemy spersonalizować w zależności od tego, jakie funkcjonalności chcemy wykorzystać. Natomiast główna sprawa zamyka się i dotyczy tutaj tego przycisku głównego, gdzie wybieramy całe ustawienia danego trybu, czyli całe ustawienia wideo w tym momencie. Przejdźmy do tych ustawień. Tutaj wybieramy sobie nazwę. Jeżeli chcemy na przykład mieć nazwę aktywności, powiedzmy cinematic, ale mogłoby to być na przykład slow motion, albo jazda na rowerze, albo bieganie, czy też jazda na desce, czy pływanie na desce, czy basen. Tego typu aktywności jesteśmy w stanie sami spersonalizować i dodać swoje aktywności poprzez ten plusik. Natomiast możemy też te aktywności w tym momencie edytować poprzez ołówek. I tutaj mamy pełen wybór. Po kliknięciu na poszczególne te ikony rozwija nam się menu, rozdzielczość i klatkaż. Następnie pole widzenia, hypersmooth, czyli stabilizacja. Następnie terminarz nagrywania czy wykonywania ujęć. Tu możemy określić datę rozpoczęcia danej sesji. Natomiast tutaj duration możemy określić, jak długo ta sesja będzie się odbywała. Hindsight jest to fantastyczna opcja, która umożliwia nam nagrywanie tylko tych najlepszych momentów, czyli kamera rejestruje obraz cały czas, ale po przyciśnięciu migawki możemy zarejestrować ostatnie 15 albo 30 sekund. Fantastyczna funkcja. Następnie mamy timer, zoom w tych ustawieniach podstawowych i ustawienia ProTune, czyli bardziej zaawansowane ustawienia ProTune. Mamy tutaj bitrate, mamy czas naświetlania, czyli migawkę, kompensację ekspozycji, balans bieli i zakres ISO, minimalne, maksymalne, ostrość, kolor, czy to jest kolory GoPro, czy kolor płaski, chcemy sami barwić w postprodukcji. Następnie mamy audio na wind i audio ustawienia RAW. No i zakres współpracy z Media Mode, czyli z ramką, która ma możliwość rozszerzenia o przewód HDMI, wyjście HDMI albo wejście mikrofonowe. I też mamy tutaj ustawienia tych naszych skrótów, o których mówiliśmy. Zwykle poruszamy się poprzez menu właśnie w ten sposób. Jeżeli chcemy wyjść, przesuwamy na sam dół i pojawia nam się ta strzałeczka w lewo. Przyciskając ją, przechodzimy do górnego menu. Czyli jeszcze raz, jeżeli chcemy wejść w dane menu, wchodzimy sobie, przesuwamy po ekranie,
i następnie wracamy poprzez naciśnięcie tej strzałeczki w lewo do głównego statusu. Jeżeli natomiast chcemy przejść do ustawień, przeciągamy po ekranie jeden raz i tutaj mamy dane ustawienia. Sterowanie głosowe to jest to angielski w tym momencie. Sterowanie głosowe, następnie beeping, kamera wydaje dźwięki potwierdzające, następnie mamy quick capture, czyli możliwość nagrywania bezpośrednio poprzez przyciśnięcie tego czerwonego przycisku w migawki, blokada tego wyświetlacza, kiedy na przykład nurkujemy i nie chcemy mieć aktywnego wyświetlacza. Następna sprawa to jest siatka, która pozwala nam na lepsze kadrowanie, wyświetlanie siatki na ekranie głównym, ustawienia samego ekranu przedniego, to jest ta możliwość. Tutaj mamy, jeżeli chodzi o możliwości ustawienia samego ekranu, to jest na przykład sam status, albo ustawienie nas w proporcjach przy wypełnieniu całego ekranu. Możemy też wypełnić ekran w proporcjach 16:9 wraz z wyświetlaniem statusu obecnego, a także to, co jesteśmy w stanie zrobić, to zdjąć wyświetlanie ekranu, czyli wyłączyć ekran, ten przedni zupełnie. W tym momencie jest wyłączony, nieaktywny. Patrząc na funkcję Quick Capture, ona jest aktywna w tym momencie. To jest ten zajączek na ekranie ustawień. Żeby ją aktywować, przechodzimy do preferencji i wciskamy tego zajączka. Quick Capture daje nam taką możliwość, że przy wyłączonej kamerze, zwróć uwagę, teraz jest kamera wyłączona, przyciskamy jeden raz migawkę. Kamera zaczyna nam rejestrować obraz. Jeżeli chcemy zakończyć ujęcie filmowe, przyciskamy migawkę po raz drugi. W tym momencie jesteśmy w stanie daną akcję zarejestrować. Jeżeli nie życzymy sobie tej funkcjonalności, przeciągamy palcem po ekranie, przechodzimy do preferencji i wyłączamy Quick Capture. Teraz wracamy do głównego menu, wyłączamy kamerę poprzez przytrzymanie przycisku trybu i w tym momencie Quick Capture nie jest aktywne. Jak widzisz, wciskam migawkę i nic się nie dzieje. Trzeba pamiętać o tym, że GoPro ma tylko dwa przyciski, przycisk trybu i przycisk migawki. Dzięki temu jest dosyć łatwo tą kamerą sterować. Naciskamy jeden raz, żeby ją włączyć, pojedynczy raz, a żeby wyłączyć, przyciskamy i trzymamy przez 3 sekundy przycisk tego trybu tutaj z boku. Jeszcze raz. Włączamy poprzez jednokrotne przyciśnięcie i czekamy około sekundy, dwóch. A jeżeli chcemy wyłączyć kamerę, wciskamy i przytrzymujemy przycisk trybu. Obiektyw cyfrowy, digital lens, można go tak nazwać, wchodzimy w ikonę W. I teraz w zależności od tego, jakie pole widzenia chcemy uzyskać, mamy do dyspozycji albo wąskie pole widzenia, to jest ekwiwalent 27 mm ogniskowej. Następnie mamy liniowy z horizontal leveling, czyli w tym momencie nam kamera nawiązuje się do poziomu i nam faktycznie utrzymuje poziom horyzontu. Następnie mamy już same pole widzenia liniowe 19 do 39 mm ekwiwalent. Kolejne to jest szerokie 16 do 34 i najszersze odpowiednik 16 mm, czyli Super View. Można wybrać w zależności od aktywności, co chcesz zrobić. Trzeba pamiętać o tym oczywiście, że kamera zakrzywia nam obraz, szczególnie przy tych najszerszych polach widzenia. Natomiast przy tym wąskim faktycznie mamy linie utrzymane jako proste. Patrząc na rozdzielczości, mamy do dyspozycji szereg możliwości. Rozdzielczość 5K, 4K, 2.7K i Full HD. To jest to, co jesteśmy w stanie osiągnąć. Ustawmy 4K. I teraz, jeżeli chodzi o klatkarze, w zależności od naszej rozdzielczości mamy odpowiednie klatkarze. Trzeba też pamiętać, że tutaj fabrycznie możemy mieć ustawienia amerykańskie, czyli 30, 60, 24 klatki na sekundę, ale możemy to też przestawić na system PAL, czyli 25, 50 klatek na sekundę, tak jak mamy w Europie. I teraz zobaczmy, w jaki sposób można przestawić ustawienia na nasze regionalne. Przechodzimy
do preferencji, a następnie General, Anti-Flicker i tu przechodzimy do 50 Hz. Wracamy do głównego ekranu i teraz, jak widzicie, mamy już możliwość wyboru 50, 25, 100 klatek, 200 i 24. Jeżeli zależy nam na tym, żeby ujęcia z GoPro połączyć z ujęciami dronowymi, trzeba pamiętać o tym, żeby ten klatkarz był zbliżony lub też stanowił krotność danego klatkarzu. Jeżeli chcemy zwolnić ujęcia o połowę, możemy wykonać ujęcia w 50 klatkach czy dronem, czy też naszą kamerą GoPro, a następnie na linii czasu już zwolnić do 25 klatek. Jest to jak najbardziej możliwe. I to, o czym jeszcze trzeba pamiętać, to jest też nasz aspect ratio, czyli współczynnik proporcji. Mamy możliwość wyboru albo współczynnika 4 trzecie, albo 10, albo 16 na 9, tak jak w przypadku wyświetlaczy tych obecnych. Zwykle 4 trzecie stosuje się do ujęć na przykład dronowych, tam gdzie ta akcja jest większa, ale też odpowiada nam ten współczynnik proporcją matrycy. Dzięki temu jesteśmy w stanie później skadrować dokładnie takie ujęcia, na których nam zależy, i tę część obrazu pokazać, która jest nam bliższa. Zobaczmy pokrótce, w jaki sposób wyglądają pozostałe tryby. Tryb fotograficzny, układ ekranu jest bliźniaczy. Oprócz tego, że jeden ze skrótów jest niedostępny, dlatego że mamy wąskie pole widzenia w tej chwili, ilość zdjęć, status, stan baterii, naładowania, cztery klawisze skrótów, w tym jeden właśnie niedostępny, plus do tego ustawienia szczegółowe. W tym momencie fotograficzne przechodzimy też ołówkiem do poszczególnych ustawień, czyli pole widzenia, następnie plik wyjściowy, format wyjściowy, czy to jest JPG czy RAW. Następnie mamy terminarz samych wykonywania zdjęć. Możemy ustawić na przykład wschód słońca na 5 rano. Timer to jest opóźnienie, czyli na przykład po 10 sekundach od wciśnięcia migawki rozpoczyna się dopiero sesja zdjęciowa i przybliżenie zoom w tym momencie niedostępne. ProTune, podobnie jak w trybach wideo, możemy ustawić tutaj shutter, czyli czas naświetlania, kompensację, balans bieli, ISO, minimum, maksimum, następnie ostrość, kolor i nasze skróty, o których mówiliśmy wcześniej. To wszystko dotyczy trybu fotograficznego. Jak zobaczycie, mamy tutaj jeszcze tryby takie jak na przykład Live Burst. To jest tryb wykonywania zdjęć poklatkowych. Mamy też Night Photo i Burst. Jeżeli wciśniemy, wykonuje nam się cała seria zdjęcia seryjne. Tak wyglądają ustawienia fotograficzne. Teraz przejdźmy do timelapsów. Tu jest ciekawiej, dlatego że mamy do dyspozycji Time Warp. Mamy do dyspozycji nightlapsy i też zdjęcia poklatkowe, czyli timelapsy. Ikony skrótu są dostępne, status podobnie i bliźniaczo jak w poprzednich trybach. To wszystko wygląda dość intuicyjnie, można spokojnie prześledzić sobie i przejść przez menu, a następnie takie menu do siebie dopasować. Ostatnim elementem, jaki chciałbym omówić, to jest sterowanie poprzez aplikację GoPro App. Tutaj mamy szereg ustawień, ale mamy też podgląd i tutaj w zależności od tego, co chcemy uzyskać, jaką funkcjonalność jesteśmy w stanie po pierwsze połączyć się z naszą daną kamerą, po drugie zmienić ustawienia, po trzecie wybrać tryb, następnie w tym trybie wykorzystać możliwości, czyli albo wykonać sesję filmową, albo zdjęciową, albo timelapsów, a następnie można też przejrzeć wyniki naszej sesji. Zobaczcie teraz, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o ustawienia, mamy je na górze i tych ustawień jest naprawdę dużo. Poprzez aplikację można ustawić sporo rzeczy, właściwie wszystko, co jest tutaj możliwe, i można też uzyskać status. Done, wychodzimy. Tu jest na dole poniżej ekranu podglądu, mamy możliwość przejścia w dane tryby: tryb timelapsów, time warp, w tym momencie tryb wideo i tryb fotograficzny. Jest też przygotowanie do wejścia do transmisji na żywo. Możemy też przejrzeć to, co mamy w tej chwili zanotowane na kamerze, to, co jesteśmy w stanie odtworzyć z karty pamięci, ustawienia, o których mówiłem, i można też kamerę wyłączyć z pozycji aplikacji. Polecam Wam zabawę i polecam Wam korzystanie z tej aplikacji, poznanie jej i korzystanie, dlatego że ona też nam sporo możliwości ułatwia i też otwiera z pozycji nie tylko menu samej kamery, ale możemy przejść
i właśnie z pozycji aplikacji te rzeczy sobie ustawić i zrobić. Dziękuję serdecznie za uwagę, słuchajcie. Myślę, że ten tutorial był dla Was pomocny i jak zwykle zachęcam do tych warsztatów, które mam pod filmem. Będzie tam też warsztat w październiku opublikowany z GoPro Hero Black. I cóż, jeżeli Wam się podobał ten film, bardzo proszę o subskrypcję i łapkę do góry. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i życzę Wam wiele zadowolenia z Waszej kamery GoPro Hero 8, 9, a może wkrótce też i 10. Do zobaczenia, cześć!